Cześć dziewczyny, witam Was bardzo, bardzo gorąco, strasznie się cieszę, że jesteście dzisiaj ze mną. Ja tak naprawdę nie planowałam nagrywania tego filmu, bo mam trochę mało czasu, pakuję się, jutro wyjeżdżam, jestem cała zalatana, ale jest tak piękna pogoda, tak piękne światło, że pomyślałam sobie, że posiedzę z Wami tutaj chociaż chwileczkę, ponieważ są kosmetyki, które bardzo, bardzo chciałam Wam pokazać. Na potrzeby YouTube'a ten filmik pewnie zostanie nazwany hitami miesiąca, ale mam jedną rzecz, która jest moim wieloletnim hitem, którą odświeżyłam ostatnio i też jedną rzecz, którą używam już troszeczkę dłużej, jakoś chyba około 2-3 miesięcy. Nie jestem pewna, pokazywałam Wam ją już na blogu i może od niej zaczniemy. Czyli ja uwielbiam rozświetlać wewnętrzne kąciki makijażu i poszukiwanie cieni, które dają taki bardzo konkretny, dość intensywny efekt, jest moim konikiem. I jakiś czas temu udało mi się odnaleźć trzy tak naprawdę takie rzeczy, które chciałam Wam tutaj pokazać. Pierwszą z nich są pigmenty Constance Carroll, które pokazywałam ja Wam już na blogu. Nie wiem, czy też nie przewinęły się w którymś z poprzednich filmów z ulubieńcami. Natomiast pomyślałam sobie, że warto poświęcić im troszeczkę więcej miejsca. Constance Carroll to jest marka, z którą ja mam bardzo miłe wspomnienia, ponieważ to jest chyba jedna z takich pierwszych kosmetycznych marek, na które natknęłam się w trakcie moich początków z makijażem w liceum. To były tak jakieś moje pierwsze nieśmiałe podejścia. Pamiętam, że szafa Constance Carroll mieściła się w drogerii, którą czasem odwiedzałam. Ja generalnie, będąc w liceum, właściwie w ogóle się nie malowałam, ale pamiętam, że miałam właśnie chyba kredkę i szminkę Constance Carroll. I ostatnio, kiedy trafiłam na te pigmenty w drogerii, w ogóle byłam bardzo zdziwiona. Po pierwsze, że ta marka jeszcze istnieje i jakoś całkiem dobrze się ma z tego, co widzę, a po drugie, że tak odświeżyła wizerunek udanym produktem, ponieważ te pigmenty są naprawdę fenomenalne. Zastrzegam nie wszystkie, bo różnice w jakości tam między kolorami są ogromne. Natomiast ja z całym sercem mogę polecić numerek 02. To są Mono Eyeshadow Magic Turbo. Ja mam dwójkę, siódemkę, która moim zdaniem jest najlepsza. I jeszcze taki jeden jasny odcień, ten całkiem biały, który jest taki so-so, a natomiast dwójeczkę i siódemeczkę bardzo, bardzo Wam polecam. Ja tutaj mam u siebie w domu tylko dwójkę, siódemka dostałam w Warszawie, to jest też ten odcinek, który częściej używam we wnętrznych kącikach i na dolnej powiece. Są świetne, naprawdę jestem tymi dwoma odcieniami niesamowicie zachwycona. Podobny efekt dają te pigmenty z Holika Holika, jak widzicie tutaj jest bardzo lśniący numerek, którego nazwę nie byłam w stanie zidentyfikować. Wydaje mi się, że to jest jedynka. Tamtych cieni też nie ma dużo i to jest drugi mój faworyt, który nakładam na dolnej powiece, w wewnętrznych kącikach. Jest genialny, jest po prostu przepiękny. Ale bardzo często używam też takiego sypkiego cienia z Inglota. To jest Body Sparkles numer 101, ale ja też mam drugi złoty odcień. Natomiast w kącikach częściej u mnie ląduje ta 101. I ten lubię za to, że on nie jest równo zmielony, tylko te kryształki, te kawałki cieni są większe, mniejsze, mają zupełnie różne kształty, przypominają właśnie bardziej kryształki niż taki klasyczny pigment i wyglądają też na górnych powiekach fenomenalnie. Jeśli lubicie takie błyszczące rzeczy, jakiś błyszczący dodatek do makijażu, to tego Inglota też Wam bardzo polecam. On przywodzi mi na myśl makijaże, które mogłyście widzieć w Euforii. Jeśli kojarzycie ten serial, to pewnie będziecie wiedziały, o co chodzi. Tam makijaże w Euforii były naprawdę piękne i takie bardzo artystyczne, więc wydaje mi się, że coś takiego z użyciem tego piłka z Inglota możecie odtworzyć. Mam dodatkowo jeszcze dwie matowe szminki. Pierwszą szminkę kupiłam właściwie przez przypadek przy okazji poszukiwania idealnego jasnego błyszczyka, ponieważ ja mentalnie zatrzymałam się do początku lat 90., kiedy takie jasne, mleczne błyszczyki były bardzo modne, poszukiwane, ciężko je było znaleźć i ja mam do nich ogromną słabość, więc ostatnio szukałam czegoś takiego. Natomiast natknęłam się właśnie na szminkę Paese, to jest Silky Matte w numerze 711 i dziewczyny, jestem oczarowana tym odcieniem, formułą tej szminki, tym jak ona wygląda na ustach, jest naprawdę genialna. Ja nakładam niewielką ilość, ale ona wystarczy i to, co uważam za największą zaletę tego produktu, to takie bardzo ładne, optyczne wygładzenie ust. To jest coś, co
chyba wyróżniają trochę na tle innych matowych produktów, ponieważ ona jest całkiem kremowa, jest może bardziej taką pianką, nie wysusza, ale tak jak mówiłam, bardzo ładnie wygładza i stwarza na ustach taką warstwę, która je naprawdę upiększa. Ten kolor jest śliczny, jest bardzo neutralny, bardzo uniwersalny. Myślę, że będzie pasował większości z Was, więc tą Wam polecam. Ten odcień jest troszeczkę jaśniejszy od koloru moich ust. Natomiast drugą szminką, która jest... która ma idealny kolor, dokładnie taki sam jak moje usta, to jest kolor Elixir z Max Factora i to jest odcień numer 5. Sand Cloud, bardzo ładny, taki troszeczkę idący w bardziej chłodną stronę różo-beż, też neutralny, też taki subtelny i ona ma troszeczkę inne wykończenie, trochę inną formulację niż Paese. Jeśli chodzi o formułę, to wolę tamtą zdecydowanie, natomiast tutaj ten kolor jest też bardzo ładny i nie jest to formuła jakoś szczególnie wysuszająca, co ja bardzo przy matowych szminkach uważam. Więc tą też lubię. Dalej mamy makijażowy hit, którego odkrycie zawdzięczam mojej wspaniałej znajomej Julce. Julka, wielkie buziaki dla Ciebie. Dziewczyny, ja kocham pisaki do brwi. To są takie kosmetyki, bez których no może nie tyle nie potrafię się obyć, co one naprawdę usprawniają cały proces podkreślania u mnie i kocham je za precyzję. To wydaje mi się, że jest ich główną zaletą. Ostatnio obraziłam się na pisak Maka, który był tak naprawdę moim faworytem ze względu na kolor. Ja bardzo lubię Catrice, natomiast tamte odcienie nie są do końca dla mnie tak idealne. A MAC ma tych odcieni więcej, one są takie bardziej skaszone, bardziej sensowne. Natomiast ostatni pisak MAC-a, który kupiłam, był trochę podeschnięty. Nie wiem, co było tego przyczyną, natomiast z tego względu nie używałam się go tak bardzo komfortowo i ten efekt nie był tak fajny. Natomiast Jurka poleciła mi właśnie pisak NYXA, to jest Live and Snatch. I ja mam odcień najjaśniejszy, to jest Taupe. Jest naprawdę genialny. Pędzelek jest bardzo, bardzo precyzyjny i możemy z powodzeniem dorysować sobie jakieś pojedyncze włoski, których w niektórych miejscach nam brakuje. Kolor jest fantastyczny, jest takim jasnym, skaszonym brązem, idącym raczej w ciepłą stronę, to nie jest taki wyjątkowo chłodny brąz. Natomiast co ważne, to, że nie utlenia się w zetknięciu z innymi kosmetykami, dzięki czemu mogę na przykład utrwalić sobie wszystko jeszcze żelem do brwi i tutaj odcień się nie zmienia. Ja taki problem miałam z pisakami Catrice, które trochę się utleniały, trochę zmieniały odcień na mojej skórze. Na przykład, nie wiem, w zetknięciu z jakąś mgiełką, podkładem, żelem do brwi i tak dalej. Tutaj nic takiego się nie dzieje, więc ten pisak NYXA naprawdę Wam polecam. Wydaje mi się, że to jest ten też taki pisak, który ma najbardziej precyzyjny, najbardziej cienki pędzelek, więc jeśli na tym Wam zależy, to myślę, że tutaj się nie rozczarujecie. Hit, który po latach troszkę do mnie wrócił, znaczy ja trzymałam się go w pielęgnacji już od bardzo, bardzo dawna, od momentu, kiedy go odkryłam, ale ostatnio kupiłam sobie nowe opakowanie i z radością z niego korzystam. To jest maska enzymatyczna z Awy. Jeśli czytacie bloga już dość długo albo jakoś kojarzycie rzeczy, które tam pokazywałam, to być może będziecie pamiętać. To jest mój prawdziwy hit do pielęgnacji twarzy i z wielką przyjemnością do niego wróciłam. Efekty są naprawdę świetne. Ten kosmetyk nadal działa na moją skórę tak dobrze jak wcześniej. Bardzo ładnie wygładza. Pięknie tą skórę odświeża, wyrównuje, minimalizuje jakieś małe zeskórniki, które czasem gdzieś tam mi się pojawiają. Pięknie przygotowuje też skórę na przyjęcie pozostałych elementów pielęgnacji. Jeśli macie skórę zanieczyszczoną, szukacie peelingu enzymatycznego, ale też lubicie glinki i maski z glinek, działają u Was naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jakimś cudem nie znacie jeszcze Awy i nie próbowałyście tej maski enzymatycznej, to niesamowicie Wam ją polecam. To jest naprawdę świetna rzecz i taki trochę u nas produkt jedyny w swoim rodzaju. Linki do wszystkich tych rzeczy, jeśli one gdzieś tam się pojawiały, albo i nie, będziecie miały oczywiście w opisach. Została mi jeszcze ostatnia rzecz i to jest dla mnie produkt nowy, dla mnie trochę taka nowa też marka.
i coś do włosów. Ja na Rated Green, bo o tej marce tutaj mowa, trafiłam zupełnie przypadkiem przy okazji poszukiwania wcierki zawierającej ekstrakty z rozmarynu, bo też taki post o rozmarynowych ekstraktach, ich formach i ich wpływie na porost włosów planowałam i myślę, że też taki filmik powstanie. I tak trafiłam na ich wcierkę, która ma genialny skład, którą testuję już od jakiegoś czasu, więc pewnie więcej niedługo będę mogła Wam tutaj jeszcze o niej jakoś opowiedzieć. Natomiast dzięki Adze, z którą się spotykamy regularnie na nagraniach Urody Maniaczek, mogłam wypróbować jeszcze Balancing Scalp Pack marki Rated Green z tej serii Rosemary. I to jest taka maska odświeżająca do skóry głowy, zawierająca właśnie rozmaryn i węgiel aktywny. I tak naprawdę to jest produkt, który stał się troszeczkę taką moją odżywką myjącą i spisuje się naprawdę genialnie. Oprócz tego, że mogę z powodzeniem stosować ją na skórę głowy, ja należę do tych osób, których skóra głowy naprawdę lubi tego typu kosmetyki, lubi tego typu oczyszczanie, lubi mycie odżywkami, lubi mycie takimi moimi formulacjami z octem. Linka będziecie miały do tego całego przepisu na dole. Ja mogę sobie spokojnie używać takiego sposobu mycia przez większość miesiąca, rotując to na zmianę z jakimś ulubionym szamponem. I taka forma pielęgnacji sprawdza się u mnie najlepiej. Więc to jest produkt zesłany dla mnie z niebios. Jest naprawdę udany. Genialnie sprawdza się w roli odżywki myjącej, którą ja właśnie stosuję najczęściej w obrębie skóry głowy. Skład jest piękny. W ogóle marka Rated Green ma naprawdę genialne składy. To są tak piękne składy. Jeśli cenicie tego typu rzeczy, mnóstwo ekstraktów, mnóstwo naprawdę działających rzeczy, to sobie na nich zerknijcie. Ja ich nie kojarzyłam i jakoś mi umknęli, natomiast wydaje mi się, że jeśli chodzi o te takie marki z lepszymi składami, z odrobinkę wyższej półki, to naprawdę warto zwrócić na nich uwagę, więc też pewnie Wam to wszystko tutaj na dole podnikuję. Jestem ciekawa, co najbardziej wpadło Wam w oko, który z tych kosmetyków jest taki najbardziej Wasz i jakoś najbardziej Was zainteresował. Jeśli możecie mi coś polecić, oczywiście jak zwykle czekam na Wasze rekomendacje. Ja sobie wszystko dopisuję, wszystko sprawdzam. Jestem ciekawa, czy może odkryłyście coś fajnego, jeśli chodzi o nowe kosmetyki, które dopiero się pojawiają, albo może odświeżyłyście, tak jak ja, jakieś stare, sprawdzone hity. Dajcie znać, czekam na Was w komentarzach. Pięknie Wam dziękuję za uwagę, do zobaczenia w następnym filmie, mam nadzieję wkrótce. Buziaki, do zobaczenia.